No dobra, coraz więcej ludzi o to pyta, a tu jest trochę problem, żeby to wszystko wyjąć. Tam jest pełno kabli, bo jeszcze taką czujkę na ruch zamontowałem, ale no jak już tak wszyscy chcecie wiedzieć, jak to podłączyłem, no dobra, to pokażę Wam. Kurczę, kurczę, ja już sam nie pamiętam jak to zrobiłem, muszę trochę popatrzeć i zaraz wam powiem: tu jest zasilanie zasilaczem od LEDów, taki 12V. Jak coś zrobicie, tutaj źle, no to najwyżej on trochę przygaśnie. Będziecie widzieć, że kontrolka przygasa i gdzie indziej sobie dotkniecie. No i dobra, wstępnie sobie przypomniałem, że plus jest zapodany w to miejsce, na tą śrubę od góry, od temperatury. Na, pra na prawą śrubę, jak tak się patrzy. Tu jest plus zapodany. I tutaj drugi pin od lewej też jest plus zapodany. I to jest do tych lampeczek z przodu, które się zapalają, jakieś tam temperatura wody, czy, czy długie światła. To tutaj się te piny wybiera plusem, nie minusem. Kolejna rzecz to jest czujnik ruchu. Jego tu nie musiało być, dlatego tyle tych kabli jest, że ja sobie tu rączką przejadę gdzieś koło czujnika i to się wszystko zapala. Tego nie musiało być. No i teraz, jeśli chodzi o zegar, to tu od lewej strony góry pierwszy pin to jest masa. A jeśli chodzi o plus, to jest to trzeci pin widoczny od prawej strony na dole. Bo tam jakieś dziurki są jeszcze, gdzie piny były, ale ich nie ma, to liczę tylko te, które są. Czyli pierwszego mijam, drugiego, no i w trzecim jest plus. I jeszcze ostatnia rzecz. Zaraz sprawdzam, bo jeszcze gdzieś jest plus. No i dobra. Jeszcze dwa plusy są od lewej strony licząc górny rząd. Drugi i trzeci to jest plus. Czyli pierwszy jest masa, później są dwa plusy. Góry od lewej strony. Tu gdzie ten palec. Tak to patrzymy. Mam nadzieję, że pomogłem, bo już nie chcę mi się znowu tego sięgać. Ale jakby co, yy, to możecie... Eksperymentować. Nic się nie powinno wydarzyć tego.